Siema, tutaj jest PartiatX, a dzisiaj gramy sobie taką luźną giereczkę w sumie, Kha'Zixem, bo dawno nie było, nawet nie wiem czy kiedy, chyba raz był Full AD Kha'Zix, nie jestem pewny, sprawdźcie sobie, że jesteście ciekawi, ale uznałem sobie, a kurde, skin jest na koncie, więc zagramy sobie Kha'Zixem, Full AD, średnio mi się chce teraz, a w sumie nie wiem za bardzo innego nagrać z tym Kha'Zixem, bo Full AP też chyba był, więc mówię, a luźną gierkę, dobra, fajne, fajne. Także przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale na początku gry. Przypominam również, fuck, padaj. O zostawieniu oceny pod tym filmem. Okej, był lag, bo zaltabowałem, także nie denerwujcie się. Dobra. No, i myślę, że będzie ciekawa gierka. Jeżeli widzieliście poprzednią grę, gdzie naprawdę sporo fragów zdobyłem, także zobaczcie sobie, fajnie było, gdybym w tej też podobną ilość zrobił. Było całkiem fajnie, nie? Spoko, spoko. Także no, i teraz tak, co do filmów ogólnie, bo teraz się jeszcze pojawiają, ogólnie dużo na zapas nagrywam i takie tam, ale nie wiem, jak to będzie już niedługo, bo studia mi się zaczęły. W sumie nie jest tam aż tak mało zajęć w ogóle. Mam niby wolne tam chyba 2 dni nawet w tygodniu, czy coś takiego. Ale no jednak, no nie zawsze się da nagrywać, także cieszta się kiedy jest, jak nie będzie filmów. Nie usubujta, bo to kiedyś wróci na pewno, może. Mam nadzieję. Także spokojnie. Postaram się chociaż te 3-4 filmy w tygodniu. No ale raczej to nie będą codziennie filmy, tak. Tak, próbuję robić. Tak, no ale. Zawsze coś. W ogóle fajny ten skin, bardzo mi się podobał. On mnie też tak zmobilizował mocno do nagrania tego czempiona, uwielbianego przez wszystkich graczy tej gry. No. Także no. Całkiem fajny ten skin. W ogóle wziąłem sobie na pierwszy level do dżungli ten item. Wydaje mi się, że on jest spoko. Ale jak będzie, zobaczymy już niedługo. Ufa, gościu, gość, szmatocz. Proszę palać, proszę palać. Ostatnio udaje się codziennie w miarę wrzucać. Trochę wyświetlenia spadły w tym miesiącu. Nie przejmujmy się tym za bardzo, tak. Kanał i tak się rozwija bardzo szybko, bardzo mocno, także spoko, spoko, na chillku. Chcesz grać Ignite'em, nie? No kurde, weź go. Weź go, jeszcze spuszczuj trochę to. Tak chciałem powiedzieć, nie? Ojej, głupi! Co on robi? Co ty robisz? Co ty robisz, się wpieprzasz po tłeca? Ciekawe, czy tamten cofnął, jeżeli tak, to już nie mam po co stać. Ta, cofnął jednak. A myślałem, że będzie jednak stał. W sumie to by było całkiem śmieszne, ale jednak tutaj często robią takie dziwne zagrywki, że jednak stoją pod tym turetem i nic nie robią, także. No dobra, już lećmy sobie dalej. Kupmy sobie to całe kupić. Poczekajmy na buta może. Bo but mi się przyda, z tym będę miał jakiegoś tam niby lifestyle'a, także może to wyjdzie, spoko, spoko. Dobra, dawać tutaj. Jak wrzucam ten film, jest bardzo blisko 15K subów, także super, super, całkiem, że nie całkiem, ja się strasznie cieszę, że to się tak szybko rozwija, no bo wiecie, niedawno zaczynałem z tym wszystkim, już tu 15K, poważne liczby, tak, poważne liczby, już zaczynam się liczyć w tym wielkim biznesie memów i innych takich. Także spoko. A, właśnie, wbijajcie na fanpage na Facebooku i dołączajcie do grupy Farmerzy z PartiatX. Jest taka grupa, ponad 1000 członków, 1100 coś nawet chyba. Także poważna grupa, tak, sami poważne memy, poważny biznes tam się kręcą, także zapraszam wszystkich chętnych. Grabuj to, grabuj. Grabuj to.
Grabuj. Czy będzie tak stał? Odsunął ją, kumacie to? Co to było? To było... No bardzo słabe, tak. Bardzo słabe to było. Gdybyś złapał tym bliskrankiem, to... Myślałem, że Jasłowi wyskoczy na twarz. Co zrobisz? Dawaj. Aha, dobra. No nie mam ochoty się z tobą napieprzeć, koleżko. No jest. Mam piąty level. Na szóstym może będę coś robił. Mana? A, dobra. Boże, bliskę, kto napisał. Już tak spojrzałem na B. Brand mam. Gościu musiał poławczyć, okej. Okay. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Bywają takie problemy w życiu człowieka, gdzie człowiek musi poławczyć kapkę. Bywa, bywa. Ale... Boże. W ogóle... Mam nadzieję, że widzieliście film o trashu, który niedawno wrzuciłem. Kurde, Jezus Maria, co tam się działo? No nie spodziewałem się, jak zaczynałem to nagrywać, że takie coś wyjdzie. Wyszło takie coś, że ja pierdzielę. Dobra, elo ty. Zaraz zabierzesz. Ulepszmy sobie to Q. To Q jest strasznie w sobie dobre ulepszone. Nie wiem, czy to się da, czy to się gra nadal ulepszone Q na tym czempionie. Boże święty, 50 farm masz typie? To coś duże jednak. Chyba o mnie wie. Chyba o mnie wie typeczek. Dobra, no róbmy dalej dżunglę. To nie jest. To jest silver, jeżeli się nie mylę. Silver. Dlatego myślałem tak, żeby nagrać czymś z brązu Kazix, no ale się nie dało, no bo jednak. No to jest silver, tak. To czym wyjść z silvera, co. W sumie można nagrać chyba niedługo taką serię. Bo sporo ludzi jest jednak Silvera, który mnie ogląda i tak prosić o tą serię w czym wyjść Silvera i takie tam według mnie to tym samym w sumie wychodzi się z brązu co z Silvera. Na przykład Kha'Zixem. Także wiecie, według mnie wychodzi się tym samym z brązu co z Silvera, czyli Kha'Zix jest strasznie dobry na brązie, na silverze, na goldzie, na wszystkich w sumie tych jest dobry, jeżeli go ogarniacie. Także no, ten czempion akurat pasuje wszędzie. No, ale... Także polecam go też do czym wyjść silvera. Jeżeli miałbym taką serię, na pewno bym go nagrał. Może taką serię kiedyś zrobimy, ale no czym wyjść z brązu, tak tam się fajnie gra, poza tym wiecie. Zawsze tam mogę wrzucić gierkę, która mi po prostu, no, nie wyszła. I tyle, tak jak na przykład Izrila, jeżeli widzieliście, który... Fakt, co się dzieje? Który świetnie się przyjął, ale po prostu to miał być full AD champion. A że mi nie wyszedł, to mogliśmy sobie na spokojnie nagrać właśnie tego ludzika. Czyli po prostu czym wyjść z brązu Izril. I obejrzcie, polecam. Ładne ulty latały. O Jezu, padłem. Ja pieprzę. Oddałem double buffa Caitlyn i dodatkowo wyłożyłem się na twarz jak śmieć. Fajnie. Dobra, dajcie to. Wydaje mi się, że sobie te polecę i jomu. Chyba jomu. Będzie spokojnie na ten moment. Gościu Michała idzie na Reda. Lepiej szybko tam pójdźmy. Nie, on. A dobra, nie tak robię. Wow! Nice! To całkiem niezłe to było. Całkiem niezłe. Jak na brąza, który nagle uznał, że się pieprzy w typa i go zabił. Super. Super rzadkość, ale czasem wyjdzie. Wątpię, że zabiję tego rajca tak na solo. Ale sporo farmy jest. Odrobimy trochę eksp. Co zrobił? O,
Dobra, nie wpieprzam się dalej, bo nie ma co gonić. Zaraz mi da wół na twarz i po prostu będę stał. Padaj, synu. Także wiecie. No. Czy te gry, które ja nagrywam na YouTube, a według mnie to poradnik jest z tego żaden. Jak nagrywam jakiś tam poradnik, bo zdarzają się na kanale, no to wydaje mi się dosyć dobre takie. Przynajmniej dużo ludzi pisze, że są ok. Także wiecie. Ale no, takie gry luźne, no, nie wiem czego to może uczyć w sumie. Ale może w sumie, jak się patrzy tam na lepszych graczy. W sensie wiecie, no najbardziej można powiedzieć doświadczonych, no to jednak coś daje, jak się to ogląda. Także jeżeli wam coś daje, to teraz sobie Kha'Zix'a pooglądacie, no to zarobiście. Powinienem go zabić. O, udało się. Nie tylko powinienem, ale nawet to zrobiłem. Czyli spoko. Czyli spoko. Wróćmy na mida. W sumie można pogankować. Kha'Zix jest dobry do ganków bardzo z tym swoim E. Także ja lubię nim gankować. Stańmy sobie tutaj, bo wiem, że tu ma wardę. Możliwe, że on będzie walił dwa razy Q i będzie leciał z ultem. No fuck, widział mnie Brudas. Rengar zaliczył double. Ma blue? Nie ma blue. Możliwe, że on jest teraz, że jego blue stoi, to jest możliwe, ale. No, jednak nie. To było możliwe. Teoretyczne założenie. Tylko teoretyczne takie, nie? No, ostatecznie okazało się, że nie ma. Nic się nie stało, nic nie szkodzi. O Boże. Trochę. Boże, święty. Przypadkiem zabiłem tego drugiego fika. Ciekawie, co Rengara będę robił na solo. Bo jednak Rengar jak tak wskoczy. Obrażenia! Duże obrażenia. Dajcie to, zanim Rengar mnie zabije. W sumie mógłbym to zrobić. Chyba, żebym wszedł tam. No, pobiegnę tam szybko. O, fuck, czy tam mogę? Teoretycznie mogę ją zabić. Jezu, jaki dureń. Boże! Czemu? Co? I'm fucking tilted. No nie dziwię się, daje się zabić Morganie jak szmata, no. Trudzie. Chyba Black Cleavera polecimy, tak mi się wydaje w tej gierce. Chociaż nie mają za bardzo tanków, więc nie wiem. Poleciałbym dla. Do cooldownów oczywiście. E ulepszymy. A jest zarąbisto ulepszona. Dla cooldownów bym poleciał, bo 40% cooldownów Kha'Zix jest strasznie fajny. Strasznie przyjemnie się gra takim Kha'Zixem. Dobra, dajcie mi go zabić. Powinienem go zabić z łatwością. No, według mnie źle trochę pobiegłeś. Nice! On miał blue? Tak, wziąłem z jego. Nie. Tak, wziąłem z niego blue, spoko. O kurde, ciężko dosyć. Ciężko na dwóch. Ale w sumie tamten mnie ani razu nie uderzył, więc. Szkoda. Myślałem, że on tu jest jak podejdzie i mu skoczę z M w mordę. Nie pykło. Dobra, Yobu i no Black Cleavera. No nie wiem, czy go lecieć, kurde. On 50 deni wydaje, więc dosyć dużo. No czy go lecieć? Z Q jakby się dało krytować, to by było naprawdę zarąbiście, ale nie da się z Q krytować, także. Q
Q nie będę leciał. Znaczy kryta nie będę leciał. Śmieciu. A. No nie pekło. Jak to zwykle bywa z tym moim koleżką. Blue nie ma, bo zabrałem. Fuck off, guys. Dawaj, dawaj. Po to, żeś asysty nawbijał. O nie. O, idziemy tam. Mam mało HP bardzo, ale... Nie, dobra, nic nie wyjdzie już. Za mało HP mam. Jakbym miał full HP, może bym tam się zaczaił. Z jaką 500 HP. No nie chcę oddawać jednak 7-1, no nie. Nie chcę oddawać tego, co zdobyłem. Padając po prostu na twarz teraz, bo to by było no nierozsądne. Że lepiej pomyśleć. Gościu by mnie skoczył w krzaku w mordę. Trzeba uciekać. I love that users in latte game. Koleżko, bo lubimy się. To, że się ograł. Jezus Maria. Ci ludzie. Bywa. Bywa, że są tak tępi. No i tyle. Dobra. Chociaż czekajcie, nie stać na dużo itemów. To bym sobie poleciał. Pójdę sobie ten item w sumie. Polecę sobie chyba Malmortiusa. Na pewno. Maomar Mortius, Mav tak zwany. A Boże, myślałem, że nie skoczę na ryj. O, szybko, bardzo. O. Nie! Kładry mi zabrałeś, ty brudasie! Nie! Ja bym poleciał na topa i szybko zabrał pętę. O nie, gościu, no to było tak brzydkie. Łuk, ja zadaję. Jezus Maria, po 800 bije Drake'a. Muszę kupić item, który mnie leczy, jak używam speli. Także na pewno go polecimy. Nie wiem, jak się nigdy nazywa. A ten... Dev Dance, okej, okay, dobra. Dev Dance, taka nazwa filmu jakaś. Dev Dance. Pójdę w te krzaki. Tylko mana mi się nie będzie ładować. Mam bardzo mało mana regen. Ale myślę, wydaje mi się, że tu Caitlyn przyjdzie razem z tą drugą szmatą. I może być całkiem ciekawy wtedy. No co, Fantoma? A, myślałem, że tu przyjdą, a tu się nie zbliżają. 3-3 tylko jest okej, Caitlyn? Wow. 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 Kościół, nice. No nieźle wyszło. Jakoś to wychodzi w tej gierce, kurde. Ostatecznie w tej gierce bardzo ładnie to wychodzi. O Boże. Tak myślałem się wpieprzyć w nich dwóch. Tam w sobie mam wyższy level od nich. 10 Marengar. To jest moją 14 level. Dosyć dobry. Elo. Czy ty chciałeś to wziąć? Boże, gościu, może. Nie to, że 12 level nam idzie, to jeszcze 0,2. Idź pan. Idź pan. 3500. W sumie bym sobie to zbudował najpierw przed. Przed tamtym itemem w sumie. A nie, chciałem iść na Ryza.
Olo, się złapał. Bardzo ładnie, panie Blitzcrank. A but by mi się jednak przydał w końcu. Dobra, olać. Przydałby mi się but i przydałby mi się jakiś lifesteal. Dobra, ale to co 3,5 tysiąca to kupię i potem buta za 6 stówek. Mógłbyś tam biec według mnie, ale dobra. Ja to ja się tam może przejdę. Chociaż pieprzyć. Rengar, jesteś tu? Gdzie jesteś, Rengu? Biedaczku. Słaby ten. Jasło. O Boże, ogrywają nas jak małe dzieci. Dajcie buta, bo nie ścierpię tego zachowania. Tu na pewno idzie ten typek. O! O! Siem. Jedno Q i leżysz szmatą. Tak to się robi. Weźmy sobie szybko to moje blue. Bardzo ładnie śpiewam, prawda? 13-1, 100 farmy w tej minucie. Jeżeli tu stoi blue, to poczekam chyba na Renga. A, mam nadzieję. Ale i tak chyba to poczekam na niego. Bo wydaje mi się, że on tu będzie szedł. Zrobił może tak na szybkości. No i teraz sprawdźmy, gdzie on idzie. Mam nadzieję, że idzie tutaj, ale... Czy tak będzie naprawdę? Kurde, chętnie bym go zapieprzył. Nie, dobra, nie idzie to chyba. Nie idzie. Przyzwoicie. Dobra, pieprzyć tą grę ogólnie. Wow, szybko? Dość szybko. Mam 405 momenta i tak się nie przemieszczam. No to mnie denerwuje. Jakoś, nie wiem jak to możliwe. Kazix się nie przemieszcza w ogóle. Chamsko. Wydaje mi się, że Rengar tu może być niedługo. O, chyba go tu jednak nie będzie. Cholera. O, mało i zadałem. A, mazanie, dobra. Mazanie, okej. Okay. Siema gościu. Wózę ulepszymy, bardziej mi się podoba niż... Jezus Maria, mógłby to ktoś bronić tego topa? Wydaje mi się, że Draven może się tam bardzo szybko wyłożyć na twarz. Właśnie. Także cofam tam. Nie padłeś. Przynajmniej ty. On tu został. O, ten Rice trochę tym... Boże, ma 200 farmy. Tym split pushem trochę tutaj nas gnoi. Bo nie stanął w krzakach, co? O, Rice na pewno jest tutaj. Dobra, biegniemy.
On trochę to będzie robił w sumie, ale ma fajny build nawet. Trzeba ma Malmortiusa teraz polecieć. Nie wiem, czy się wpieprzeć. Cholera. Mój team nie puszuje. Mogliby popuszować jednak czasem. Wow! Co to? Strasznie mocna jest ta postać. O! Chyba tak chciałem, to chciałem powiedzieć. Nie? Z tym legendą. Nice. Legendary. No, ładnie idzie bardzo. Ła! Gdzie? Z tego W coś za... Boże, to W ma skalę od Edena, nie wiedziałem. Aha, bo to W leczy od... A ten. Jezus Maria. Dobra, no to dużo bije, dużo. To co mogę tu powiedzieć? No po prostu się delektujcie tak jak ja to robię. Siema, niepotrzebny flash bardzo. No ale bywa. Czasem się go użyje, tak. To się nazywa tak zwany panic flash. Panic flash. Dobra, dajcie to. Przyda mi się to w sumie ostatecznie na tego Ryza, bo Ryze raczej będzie mnie gnoił w jakimś tam takim późnym bardzo late game. To i tak da mi armor pena tak zwanego, więc zawsze się to przyda. 150 staków zdobył Draven. Całkiem przyjemnie się gra, bardzo. Kurde, no, jak wiem do tej gry, to myślałem, że no, na pewno zaora, no bo to silver, nie? Ale kurde, no przyjemnie się gra w Lui, powiem tak, przyjemnie. Jeszcze tak z 50 fragów wbić i będzie super. Ale 50, nie. Jeżeli widzieliście Xina, ktoś chce pograć fragi, zabójstwa i inne takie, no to tam na pewno znajdzie tego dużo, a jeżeli nie, no to nie oglądaj, tyle. Elo. To mi się przyda. Będzie fajnie nawet, tak mi się wydaje. Będzie fajnie działało, bo dam movement speeda. Kha'Zix, you the best. Dzięki, ty też. Ty też, panie Regeshark. I teraz muszę tam iść. Tu. Czy ja zrobię... Przegrałem grę. Możliwe, że oni teraz kończą. Tak mi się wydaje, że to jest w sumie bardzo możliwe. Odsuń się, odsuń. Boże święty, oni kończą grę, kumacie to? Oni kończą grę! Nie wierzę w to. O nie, oni to kończą! O, ja pierwsze. No 18 fragów, jednak dużo się nie udało, ale luźna gierka, fajna. Oczywiście trzeba było coś spieprzyć, tak jak to na mnie działa. Tyle, jeżeli się podoba, stawcie ocenę. Czym wyjść z brązu, czym wyjść z silvera, na pewno nie Kha'Zix. Tyle, zostawcie ocenę, suba, fajna gierka. Na razie.